Tak zaśpiewał Lech Janerka, chociaż tutaj występujący oficjalnie pod nazwą całego zespołu Klaus Mittwoch. A my zobaczymy, jaki nowy plan wymyśli państwo ośrodka Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, podcast Gra Imperiów naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Protesty w Chinach wyglądają na protesty dość żywiołowe. Dawno w państwie środka chyba nie widziane w takiej skali, przeciwko kolejnym lockdownom, kolejnym obostrzeniom covidowym. Pęka polityka zero covid? No to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo mamy pierwsze symptomy świadczące o tym, że być może polityka zero COVID zostanie rozluźniona w przyszłym roku. To jest chociażby zapowiedź szczytu pasa i szlaku, który miałby odbyć się w Pekinie. No zakładam, że to byłby szczyt, który nie odbyłby się online, tylko wszyscy ci światowi przywódcy przyjechaliby do Pekinu, tak jak to było w 2017 i 2019 roku, co oznaczałoby, że ten reżim zero-covidowy zostałby rozluźniony. Z kolei 7 grudnia w środę poleci pierwszy samolot z Warszawy do Pekinu po dwuletniej przerwie, czyli zostaną wznowione połączenia lotnicze między Polską a Chinami, więc z wielu stron mamy do czynienia, znaczy z wielu stron dobiegają do nas głosy, informacje, czy dają się zauważyć pewnego rodzaju sygnały, które świadczą o tym, że ta polityka zero-covid będzie rozluźniona. Z drugiej strony, no jednak mamy do czynienia z tymi protestami, chociażby ostatnio w Guangzhou czy w południowych Chinach, przeciwko restrykcyjnej polityce, a dzisiaj ogłoszono największą falę zakażeń w całym kraju i lockdowny w wielu miejscowościach. No i bardzo skomplikowana sytuacja w fabryce Foxconn w Zhengzhou, gdzie od kilku tygodni trwał lockdown, pracownicy zostali zamknięci w tym zakładzie. Część nie chciała się na to zgodzić, więc z tej fabryki wyszła. Zatrudniono wtedy nowych robotników, którzy przyszli do tej fabryki i dali się w niej zamknąć po to, żeby ona kontynuowała pracę. No ale filmiki w internecie pokazują, że mamy tam już do czynienia z ogromną skalą protestów, że ci robotnicy po prostu niczym w XIX wieku, są to obrazki z ziemi obiecanej Władysława Reymonta, oni wyszli na ulicę, podobno nie otrzymali premii, tak jak było im to obiecane. No i trwają ogromne protesty w tej fabryce. I to jest już zjawisko bardzo skomplikowane, bo tutaj stron konfliktu jest kilka. No po pierwsze ten tajwański podwykonawca dla Apple'a, dla dużej globalnej firmy, który to produkuje. I nieprzypadkowo też kładę nacisk na to, że to jest tajwańska firma, bo Tajwańczycy odgrywali bardzo istotną rolę w tym łańcuchu dostaw. Po prostu świadcząc usługi dla globalnych korporacji, które produkowały w Chinach. Więc to jest jakby jeden element, sytuacja tej firmy, która jest tutaj zleceniobiorcą od Apple'a, który z kolei, dla którego to jest największa fabryka i to Apple też może mieć problemy, jeżeli te produkty, te telefony czy ten sprzęt nie będzie produkowany. No jest rząd lokalny, który musi załagodzić tą sytuację, ale użycie siły czy policję, która już jest tam widziana w takich śmiesznych, jasnych kombinezonach, mogłoby pogorszyć tylko sytuację. To jest, można powiedzieć, ten dylemat Borowieckiego z Ziemi Obiecanej, który w ostatnich scenach tego filmu się zastanawia ze swoimi współpracownikami, co robić i czy otwierać ogień do tych robotników, czy nie. No i mamy rząd centralny, który teraz nie wiadomo, na czym polega ta gra, bo tu jest już globalny wymiar tego całego starcia, bo raz, że to są łańcuchy dostaw i teraz nie wiadomo, czy ten rząd chce wypchnąć Apple, czy w ogóle te międzynarodowe korporacje, a może Apple mu nie pasuje, albo może prowadzi jakąś grę z Foxconnem, którą zarządza z kolei rodzina Gu, która w latach 70. na Tajwanie założyła tą firmę. I może to jest też jakiś element gry między elitami z Tajwanu i z kontynentu, no ale to byłoby i granie trochę z ogniem, bo jakby poza tym wymiarem globalnym jest również wymiar stabilności politycznej w samych Chinach kontynentalnych i takiej ci robotnicy, o nich też nie zapominajmy, bo oni również są stroną w tym konflikcie, oni domagają się wypłaty tych premii, ale narzekają także na warunki w samej fabryce, że one nie stoją na wysokim poziomie, że oni mieszkają w tej fabryce oczywiście i że nie są tam zapewnione
czy zaspokojone podstawowe potrzeby i tego typu robotnicze jakby postulaty mogłyby się rozlać na cały kraj i zakwestionować jakby stabilność polityczną w samych Chinach. Więc tego typu gra o tutaj, nie wiem, czy o relacje z elitami tajwańskimi, czy o światowe łańcuchy dostaw byłaby bardzo ryzykowna także w kontekście stabilności systemu politycznego w samych Chinach. Więc tutaj jakby zero COVID i wszystkie te protesty, które temu towarzyszą i cała ta rozgrywka między producentami, podwykonawcami, globalnymi firmami, lokalnym rządem, centralnym rządem, a także no po prostu zwykłymi ludźmi czy robotnikami, którzy no tutaj są jakby, no którzy odczuwają skutki tej wielkiej polityki i polityki zero COVID, no to tworzy taką bardzo skomplikowaną mozaikę, no i jak to się skończy, to zobaczymy. Myślę, że oczy całego świata są teraz skupione może nie tyle na tych chińskich miastach, w których zostają wprowadzane te lockdowny po ogłoszeniu tych największych liczby zakażeń, ale przede wszystkim w tej fabryce w Zhengzhou, gdzie właśnie jak w soczewce skupiają się te wszystkie problemy, a w którą stronę to pójdzie, to zobaczymy. Myślę, że wszyscy chyba jesteśmy tego bardzo ciekawi, także wszyscy słuchacze Radia Wnet. A jak w ogóle wygląda życie takich robotników w fabrykach? Na ile jest tak, że to cały czas jest no, taki element kapitalizmu z wieku XIX właśnie? No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo można powiedzieć, że w ostatnich dekadach to wyglądało trochę tak jak w Ziemi Obiecanej Władysława Reymonta, czy też polecam film Andrzeja Wajdy. Ale to już dobiegło końca, czy też dobiega końca, bo Chiny stały się krajem drogim i robotnicy nie zarabiają już tak tanio jak wcześniej, nie są już fabryką świata. Czy przynajmniej widać, że pomysł na model rozwojowy Chin jest teraz inny. Mają produkować wysoko zaawansowane technologie, no nie mają zdobywać świata niską ceną, tak jak to było w ostatnich dekadach. Natomiast pewne enklawy jednak istnieją i przede wszystkim to, co różni, może to mnie zawsze różniło, znaczy to mnie zawsze dziwiło w ostatnich dekadach, kiedy rozmawiałem i z Chińczykami, i z Polakami, na przykład to, że Chińczycy byli ludźmi, którzy przyjeżdżali do pracy na przykład z zachodu kraju, także nie byli to lokalni czy miejscowi, chociaż paradoksalnie oni właśnie głównie też przyjeżdżali z Henanu i z Syczuanu. I to były miliony ludzi, którzy po prostu przyjeżdżali do pracy i oni tam mieszkali. Mieszkali w specjalnych hotelach robotniczych i tutaj jednym z tych postulatów jest to, żeby poprawić warunki w tych hotelach robotniczych, gdzie często tam po kilka osób mieszka w jednym pokoju na piętrowych łóżkach i to jest coś, no, co społeczeństwo chce poprawić. I zasadniczo paradoks też polega na tym, że to, co głosi sam Xi Jinping i głosi przywództwo partyjne, a właściwie można powiedzieć, że sam Xi Jinping, no to jest powrót takich postulatów socjalnych, że to jest gromienie tych korporacji, nawet już nie międzynarodowych, ale nawet własnych krajowych i że to jest upomnienie się o powrót jakby do korzeni, do tego programu komunistycznego, socjalistycznego, że to w końcu robotnikom ma być przede wszystkim dobrze, a nie wielkim firmom czy międzynarodowemu kapitałowi. No ale jak się okazuje, no tutaj ci robotnicy protestują przeciwko właśnie tym warunkom pracy, przeciwko temu, że nie wypłacono im pensji i że te warunki pracy nie są na wysokim, na odpowiednim poziomie. I tu też trzeba wspomnieć o roli Tajwańczyków w ostatnich kilku dekadach, bo oni byli pośrednikami między tym globalnym kapitałem a chińskim robotnikiem. I na tym dobrze zarabiali, ale zarabiali też za to, że wywierali tą presję na tych robotników i było takie określenie Taiwan Laopan, czyli tajwański szef i to była największa zmora, bo on znając język trochę, znając kulturę, jakby wyciskał tyle, ile się dało z tych robotników, czy często byli chłopi, którzy przyjeżdżali do pracy gdzieś z zachodnich Chin i on wyciskał ile się dało, czy jak najmniej im płacił, jak najwięcej oni pracowali. Tam oszczędzano również, czy to na ogrzewaniu, czy to na ochładzaniu, czy na szczególnie latem. I te warunki pracy były tam rzeczywiście bardzo słabe. Na tym się opierał ten biznes, no ale on już w dłuższej perspektywie, czy to dlatego, że tak deklaruje Xi Jinping i taka jest wizja dzisiaj kierownictwa chińskiego, czy dlatego, że ludzie już trochę też się wzbogacili i nie będą już akceptować każdej pracy,
i każdych warunków pracy, no to ten model już dobiegł końca. No co będzie dalej, to właśnie decyduje się teraz. Można powiedzieć, że przyszłość decyduje się teraz, a tu wiele jakby jest kwestii i wielu jest aktorów zaangażowanych, chociażby globalne korporacje, ci tajwańscy pośrednicy, rząd lokalny, rząd centralny, no i oczywiście lud chiński, ci robotnicy, często napływowi, gdzieś przyjeżdżający ze wsi do pracy w fabrykach i coś się skończyło, coś dobiegło końca, tworzy się coś nowego, no i zobaczymy tak naprawdę, co się wyłoni z tego chaosu. Xi Jinping podkreślał, że zero COVID jest tutaj użytecznym jakby narzędziem, że będzie konsekwentnie stosowane, że historia przyzna mu rację. No, czas pokaże, czy będzie od tego odejście, czy nie będzie. Sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo niejasna. Są symptomy, które wskazują na to, że być może do takiego rozluźnienia dojdzie. Inne z kolei mówią, że będzie utrzymywana ta konserwatywna... To już na koniec jeszcze pytanie, jak w ogóle pandemia COVID-19 w Chinach się rozwija, bo mówi się o dużej liczbie przypadków dziennie, chyba 30 tysięcy, taką liczbę gdzieś widziałem w którejś z depesz, ileś set milionów ludzi w różnego stopniu lockdownach. Widać, że, czy może nie widać, nie wiem, czy to jest prawda, że być może czeka nas kolejne zamknięcie Chin, co będzie miało także swoje konsekwencje w globalnej gospodarce. Znaczy ono jest, Chiny są zamknięte właściwie, bo nie sposób tam teraz podróżować, nie sposób tam wjechać. To są bardzo ograniczone są te przyjazdy i wyjazdy z Chin, tak na dobrą sprawę. Ale to jasne, ale czy będą miasta zamknięte, czy będą prowincje zamykane? Będą. No jeżeli będzie utrzymana strategia zero COVID, to będą, tylko pytanie w jaki sposób i dla kogo będzie to korzystne. I czy będą zamykane w sposób chaotyczny, czy w sposób przemyślany taki i w kogo to uderzy? Czy uderzy w lud chiński, czy uderzy w międzynarodowe korporacje? Bo to, że będą zamykane, to wiadomo, tylko w jaki sposób będą zamykane i w kogo to uderzy, bo no, niekoniecznie musi to uderzyć, chociaż tutaj jak widać, no, uderzyło to w tych robotników. Bardziej bym się zastanawiał, kto będzie na tym tracił i w jaki sposób będą te zamknięcia przeprowadzane. Powiedział Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego i autor podcastu Gra Imperiów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. I tym samym kończymy Kurier w samo południe. Godzina 13 wybiła czas na serwis informacyjny Wiadomości w net. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam i do usłyszenia.